zapewnienia handlowych usług, stworzenie wykazu aktualnych potrzeb w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok w ramach zadań powierzchownych. Bardzo proszę panią Elżbietę o zgłoszenie. Dyskusji, które pojawiły się w trakcie od czasu ustalenia ostatniej listy tworzyw na ten rok. Wszystko, co zostało odnotowane dla dzielnicy, o czym komisja widziała lub co zostało zgłoszone przez radnych, myślę, że nie mają sensu tego czytać. Natomiast ja od razu powiem, że złożę wniosek o poprawkę, ponieważ niepotrzebnie jest zdublowana ulica Rakowik na pozycji 7. Franciszko, proszę o wniosek budynku 12, ponieważ on wszedł do listy tegorocznej z poprzedniego roku. Jest na tegorocznej liście jest chodnik na Franciszko numer 1412. W związku z tym ja wnoszę poprawkę, żeby to usunąć z tej tabeli. Na piśmie. A tak, będzie już tutaj wniosek. Natomiast no, ta numeracja się zmniejszy. Ja mam pytanie, jak będzie właśnie robiony ranking, wtedy kiedy będą radni oceniać, to te chodniki, które nie zostały zrealizowane w tym roku, też będą podlegać ocenie? Czy tylko te, które są... Czyli automatycznie wybrane pierwszymi? Nie. Podlegają rankingowi tak jak... Wszystkie tak samo. Tak. Ale będzie ranking w roku? Tylko, że no, myśmy ten ranking zrobić, ale potem zostało przeszkodzone. Natomiast normalnie to jest świetna lista, ale czy nawet zostało napisane, że jest to porządka alfabetyczny, żeby się nikt tam nie cieszył, że to jest pierwsza czy ostatnia propozycja. No a po prostu to jest świetna lista, a potem będziemy to rankingować. No ranking to po angielsku tam się znaczy szereg czy kolejny. Pani Maria. Ja pewnie jakby to chciałam zapytać, ja zapraszałam ulicę Pawłowskiego 15-17. To było, zgłaszona była w zeszłym roku, ona też była, no wiemy, że ulicy nie weszły, bo też wszystkiego było wiadomo. I teraz też musiała pani do skrzydli. Nawet zrozumowanie tego chodnika taką kawę. Więc od razu wyjaśnię, że Dąbrowskiego 15-17, ona jest w tym roku. A, jest na tym roku. Tak. Dobrze. Więc, bo ja sprawdzałam tą numerację, tam numerację tych domów i jest tam przy bloku chyba 2-4. Tak, jest jedna strona pani Magdaleny, okręg, a druga strona jest jeżeli nie zostanie zrealizowana, to automatycznie tak. I drugie pytanie mam takie dotyczące ulicy Fabrycznej, strona Niezarzewska od Alei Pokoju do zakładu, który zakładu spirytusowych. To tam no, tak mało mieszkańców tam w ogóle mieszka, bo co tam powiedzieć sami. No to będzie ranking, gdy się wypowiemy, no po prostu było to złożone na piśmie Czy będzie to będzie chyba coś budowana inwestycja, bo tam będzie to tam to kiedyś się miało nazywać atrium. Ten budynek taki, po zakładach tego monopolowym. Ale my ja. To na zabawne dojazdy. Nie, to na zabawne dojazdy. Gdzie? Na Mowińską. No między po prostu na Alei Pokoju po tym. Ale nie mieszka, nie mieszka, ale ludzie się mieszkańcy. Mogą, ale akurat w Łodzi są drugą. Ale to, jeżeli nie mamy pieniędzy dla mieszkańców, którzy mieszkają przy, mają chodniki przy swoich mieszkaniach, to dlaczego mamy robić ulicę dla osób, które tam no, przypadkowo sobie chodzą? A jak to urodzi się prowadzi tej żadnej potrzeby? Chcesz powiedzieć, że
żeby tam, no może tam gdzieś jest mieszka, ale... potrzeba, tylko że no, no, to dlatego, jedna to większa, druga mniejsza. Ale ja nie zgłoszę większa, która nie, tylko mówię, że... Ale nie musimy w tej chwili wykreślać tego, bo dostałby do oceny. No właśnie, wtedy proszę. Nie stawiam wniosku, żeby wykreślić, tylko mówię, że jestem zdziwiona. Pani Elżbieta, ja muszę jeszcze wyjaśnić, że komisja nie zgadzała tych odników oczywiście, przyjęła po prostu... Natomiast teraz będzie dopiero przeglądane to wszystko i ranking ustalany w zależności od tego, co... Krótko tylko chciałem, po prostu są chodniki w tym mieście, przy których nikt nie mieszka, a są arterią komunikacyjną dla ludzi, w związku z tym też muszą być uwzględniane. I nie może być kryterium głównym, czy ktoś przy nich mieszka, czy nie mieszka. Jest trzy punkty, prawda? Trzy. Stan chodnika, jak jest uczęszczany i trzeci... Relacja z otoczeniem. W związku z tym, jeżeli będzie w rankingu wyjdzie bardzo źle, no to nie będziemy w ogóle jeszcze wziąć. Są sesja rady. Sesja rady. O, tak. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ta ulica to nie jest taka sobie, o tam czasem ktoś przejdzie, bo tam jest jeszcze ośrodek zdrowia, tam są rehabilitacje prowadzone. Na cysterstwo w tej chwili, ale na fabryczne, na cysterstwo, to na fabryczne. A tam ale to jest taki układ. Mieszkalne i zakłady również jakieś tam, prawda, bo tam jest sporo. Patron już nie istnieje, ale zakłady mieszkalne to przyjora kolejowe. Ale nie wiem, czy to jest tak. Proszę Państwa, my głosujemy nad wnioskiem pani Elżbiety w sprawie wykreślenia punktu 7, ponieważ to i tak już jest na ten punkt, więc jak się nie zostanie zrealizowane, to będzie na tej liście. Kto z Państwa jest za wykreśleniem punktu 7? 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy są jeszcze jakieś uwagi i wnioski? Jeżeli nie, no to głosujemy nad całym projektem. Po poprawce, kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw?